Patriot 24 interweniuje. Koniec dramatu mieszkańców ulicy Topolowej w Malinowicach. Zakaz wjazdu ciężarówek. Potwierdziły się wszystkie informacje podane przez patriot24.net. Ulica Topolowa w Malinowicach jest zdewastowana, bo pod nawierzchnią zamiast kamiennego tłucznia jest pokruszona cegła. Jest zatem za słaba na przejazd wielotonowych ciężarówek, więc tak jak postulowaliśmy, władze powiatowe i gminne ustawiły znak zakazu wjazdu dla nich. Dają kolejne tiry. Specjalnie zajechał mi drogę. Dzień dobry, można z kierownikiem budowy prosić? Oni się... I pan mówi tak. Oni, nie, jeszcze raz, oni się zdenerwowali, tak? Oni się zdenerwowali i mówią... W tym biurze. O tą drogę i pan, który tam właśnie od tych dróg jest, mówi, ale my jeszcze będziemy mieli z drugiej strony osiedle też. Z drugiej strony to jest Modrzewiowa i tam też muszą jeździć tiry. Ja mówię, to już nie ma... Sekretarz urzędu, pani Mirella Barańska-Sorn, która z ramienia ścisłego kierownictwa nadzoruje również referat, który zajmuje się u nas zarządzaniem drogami, a szefową tego... To proszę z tym do wójta. Tutaj w gminie okazuje się, że nie wójt, tylko starosta, więc ja nie życzę sobie, nawet nie będę miał ochoty z tym panem w ogóle rozmawiać, bo on już się okazał kościem, który zaczął straszyć. Powiedziałem mu krótko. Ja znam swoje prawa, wiem, gdzie jestem i na pewno nie pozwolę sobie zastraszyć się. Ty takim... No różnie bywa, to nie jest tak dokładnie. Dają, no parkingę dają ósemkę wózkę na ciężarówek bez problemu, nie? To chodzi tutaj o jakość podbudowy jeszcze. Dobrze, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i dobrej pracy. Zgodnie z zapowiedzią pojawił się nowy znak na wjeździe na ulicę Topolową na osiedlu Malinowice. No zobaczymy, czy on zmieni tu sytuację polegającą na tym, że bardzo ciężki sprzęt wjeżdża na osiedle, a właściwie przez osiedle przejeżdża. Mam nadzieję, że będzie honorowany przez kierowców i inwestorów i to spokojne osiedle znowu będzie mogło funkcjonować jak dotychczas.